Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam na informacje dnia. Rzecznik dyscypliny klubu Koalicji Obywatelskiej czeka na wyjaśnienia senatora Antoniego Mężydły w sprawie głosowania wbrew klubowej dyscyplinie. Chodzi o wybór Karola Nawrockiego na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W ubiegły piątek za wyborem Karola Nawrockiego na prezesa IPN-u opowiedzieli się, oprócz senatorów PiS-u, również Ryszard Bober i Jan Filip Libicki z PSL-u, niezależna senator Lidia Staroń oraz Antoni Mężydło z Koalicji Obywatelskiej. Od głosu wstrzymał się Kazimierz Ujazdowski z PSL-u. Rzecznik dyscypliny klubowej Koalicji Obywatelskiej Izabela Mrzygłocka poinformowała, że prosiła senatora Antoniego Mężydłę, żeby przesłał na piśmie wyjaśnienie swojego głosowania. Sprawa ma być poruszona podczas kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej. Rzecznik dyscypliny klubowej zapowiedziała, że jakiś system kar na pewno zostanie zastosowany. Decyzję, jaka to będzie kara, podejmie kolegium klubu. Sam Mężydło mówił, że przed głosowaniem miał sygnały, iż zostanie wyrzucony z partii. Po głosowaniu takich sygnałów nie otrzymał. Mężydło utrzymuje, że wybór Karola Nawrockiego na prezesa IPN-u to dobry wybór. Nie czuje się winny, że głosował za tą kandydaturą i nie wie, czy będzie się tłumaczył. Według senatora obawy, że Nawrocki będzie dyspozycyjny, są nieuzasadnione, ponieważ prezes IPN-u ma kadencyjność, czyli niezależność. Karol Nawrocki, zanim został powołany na prezesa IPN-u, był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wariant Delta zdominował inne mutacje koronawirusa. Szczepionki chronią także przed tą odmianą. Jednak chętnych jest coraz mniej. Od ilości szczepień zależy przebieg czwartej fali, mówił w Polskim Radiu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Obecnie wariantem Delta w Polsce zakażonych jest niespełna 250 osób. Nie jest to zatem duża liczba. Jednak wariant ten rozprzestrzenia się zdecydowanie szybciej. Widać to na przykładzie krajów Europy Zachodniej, gdzie obecnie znaczna większość nowych zakażeń wywołana jest Deltą. Szczepionki zabezpieczają nas także przed tym wariantem, podkreślał dziś na antenie Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli nawet zachorujemy, podkreślam, po dwóch dawkach oczywiście, czyli jesteśmy już w pełni zabezpieczeni, to ten przebieg zakażenia jest zdecydowanie bardzo łagodny. To są jakieś bóle mięśniowe, bóle głowy, niewielkie podwyższenie gorączki. Po zaszczepieniu istnieje prawdopodobieństwo, że zarazimy się ponownie. Jednak szczepionka chroni nas przed ciężkim przebiegiem. Dodatkowo większość osób zaszczepionych nie transmituje wirusa. Najnowsze dane resortu zdrowia mówią o prawie 17 milionach w pełni zaszczepionych Polaków. To pokazuje, że znacznie spadła liczba chętnych do szczepienia. Szczepionki są jedyną nadzieją na to, że czwarta fala nie będzie tak śmiercionośna jak poprzednie. Od szczepień zależy także, jak będzie wyglądała rzeczywistość na jesieni. Przede wszystkim to, czy dzieci będą uczyć się w trybie stacjonarnym. No wszystko wskazuje na to, że odbędzie się to bez przeszkód, aczkolwiek no też mamy przygotowane kolejne warianty na wypadek, jeżeli sytuacja epidemiczna się będzie zmieniała, ale myślę, że tutaj powinniśmy być w miarę spokojni. Dzieci powinny 1 września wrócić do szkół. Obecnie w Polsce dzieci od 12 roku życia mogą przyjąć szczepionkę Pfizer. Akcje szczepień mają być organizowane także w szkołach, zapowiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Minister zdrowia Adam Niedzielski spotka się dziś z ratownikami medycznymi. Tematem rozmów będą zmiany w ustawie o ratownictwie, które wychodziłyby naprzeciw oczekiwaniom tego środowiska. Pod koniec czerwca ratownicy medyczni wyszli na ulice polskich miast. Domagali się nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym oraz wzrostu wynagrodzeń. Chodzi o tak zwany współczynnik pracy, według którego ustalane ma być najniższe wynagrodzenie. Ratownicy obawiają się spadku zarobków po utracie dodatku ratowniczego. Ten był wypłacany do końca czerwca. Dziś na ten temat z ratownikami medycznymi ma rozmawiać minister zdrowia Adam Niedzielski. W tej chwili jesteśmy w tym okresie pierwszego miesiąca, kiedy zmienia się system płacenia wynagrodzeń i no, to budzi pewnego rodzaju lęki i niepokoje w środowisku ratowników medycznych, ale też w środowisku pielęgniarek czy lekarzy. Szef resortu zdrowia uspokaja, że wynagrodzenia, które były otrzymywane przed 1 lipca, nie mogą ulec zmianie. Ta gwarancja tego wynagrodzenia jest zawarta w ustawie i my oczywiście będziemy tego pilnowali, żeby w relacji z pracodawcą pracownicy mogli egzekwować swoje prawa. Jednocześnie, jak poinformował Adam Niedzielski, Narodowy Fundusz Zdrowia uruchamia specjalne adresy e-mail, pod które można zgłaszać wszelkie wątpliwości, które dotyczą naliczania wynagrodzeń.
Nord Stream 2 krytykuje coraz więcej krajów oraz instytucji. Także niemiecka prasa pisze, że porozumienie w sprawie Nord Stream 2 ma przede wszystkim jednego zwycięzcę, prezydenta Rosji Władimira Putina. Szczegóły wstępnego porozumienia zawartego między Stanami Zjednoczonymi i Niemcami nie są jeszcze znane. Na temat porozumienia Nord Stream 2 prezydent Andrzej Duda rozmawiał w Tokio z prezydentem Francji. Andrzej Duda, jak podało Polskie Radio, powiedział, że stanowiska Polski i Francji w sprawie gazociągu są zbliżone. Prezydent podkreślił, że dokończenie Nord Stream 2 pogorszy sytuację Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa. Wskazał, że trzeba neutralizować negatywne skutki porozumienia. Jednocześnie Duda wyraził nadzieję, że Polska i Francja będą razem prowadzić działania zmierzające do neutralizacji skutków budowy gazociągu. Polska cały czas podtrzymuje zdanie, że Nord Stream 2 będzie niebezpiecznym narzędziem w rękach Putina. Nie słyszałem o tym, żeby ktokolwiek ze strony amerykańskiej próbował tutaj jakąś presję wywrzeć. My wprost mówimy o tym, że nie zgadzamy się z tym stanowiskiem, które w tej chwili przyjęły Stany Zjednoczone. Mówił rzecznik rządu Piotr Miller. Przy tak prowadzonej polityce administracji prezydenta Bidena dokończenie budowy jest raczej nieuniknione. Nawet amerykański kongres nie jest w stanie tego zatrzymać, wskazuje politolog dr Piotr Gawryszczak. To nie kongres jakby decyduje o tej kwestii, to są kwestie, o których decyduje prezydent Stanów Zjednoczonych, więc tutaj już możemy powiedzieć, że jest zakończony ten Nord Stream 2. Joe Biden i Angela Merkel bronią porozumienia, jakie zawarli przy budowie gazociągu Nord Stream 2. Niemiecka kanclerz wierzy, że może mieć wpływ na rosyjskiego przywódcę Władimira Putina. Porozumienie zawarte w sprawie budowy Nord Stream 2 to prezent nie tylko dla Władimira Putina, ale także dla samej kanclerz Niemiec Angeli Merkel, mówi profesor Mieczysław Ryba. Jest to interes realizowany kosztem innych krajów, szczególnie środkowoeuropejskich i tych będących w Unii, tak jak chociażby Polska, i tych będących poza Unią, tak jak Ukraina. No cóż, wraca Bismarck, wraca stara koncepcja porozumienia ponad głowami krajów środkowoeuropejskich. Przy przyzwoleniu Stanów Zjednoczonych, które chcą mieć Niemcy po swojej stronie w zmaganiach z wielkim mocarstwem chińskim. Prezydent USA Joe Biden twierdzi, że inwestycja była i tak nie do zablokowania, ponieważ w tej chwili ukończone jest 99% budowy gazociągu Nord Stream 2. Przywódca Stanów Zjednoczonych dodaje, że nałożone ewentualne sankcje niewiele by dały w związku z inwestycją. Profesor Mieczysław Ryba zwraca uwagę, że tego zdania nie podzielają nie tylko zwolennicy Donalda Trumpa, ale także niektórzy demokraci z zaplecza Joe Bidena. To jest oczywiście pewna retoryka, którą stosuje Biden, żeby jak gdyby osłodzić ten bardzo trudny wizerunek, który w tej chwili jest sprzedawany amerykański. Gdyby tak było, to Amerykanie wpierw porozmawialiby z Ukraińcami, wpierw albo następnie porozmawialiby z Polakami, ze swoimi sojusznikami środkowoeuropejskimi. Zaprosili ich do tych negocjacji, o tam, jak widzimy, prawda, w Waszyngtonie, a nie porozumiewali się z Putinem. Ukraina zapowiedziała, że będzie się domagać nałożenia sankcji na operatora Nord Stream 2. Szef ukraińskiego koncernu Naftohas Jurij Witrenko wskazał, że istnieją instrumenty, które mogą powstrzymać Nord Stream 2. Japońska firma z siedzibą w Osace rozpoczęła testy na ludziach pierwszej pigułki przeciwko COVID-19. Shiono Gio opracowała pigułkę przeciwko COVID-19 i testuje jej wszelakie skutki uboczne w badaniach, które rozpoczęły się w tym miesiącu i prawdopodobnie potrwają do przyszłego roku. Lek byłby podawany raz dziennie i miałby zneutralizować koronawirusa w mniej niż tydzień. Shiono Gio dołączyła w walce z COVID-19 do firm Pfizer oraz Merck. Japońska spółka jest w swych badaniach opóźniona o kilka miesięcy w stosunku do pozostałych korporacji, które rozpoczęły już testowanie tabletek na COVID-19. Pfizer poinformował, że jego lek, który jest zażywany dwa razy dziennie, może być gotowy do wprowadzenia na rynek jeszcze w tym roku. Wszystkie trzy firmy chcą wypełnić jedną z największych luk w walce z pandemią. Badania wykazały, że szczepionki są skuteczne w zapobieganiu poważnych chorób wywoływanych przez COVID-19, w tym zakaźny szczep Delta. Jednak część ludzi nie chce się szczepić, a przypadki zakażeń mogą wystąpić u osób zaszczepionych. Od dziś w Irlandii puby i restauracje mogą przyjmować gości wewnątrz. Wstęp do nich będą jednak miały tylko osoby zaszczepione lub te, które niedawno wyzdrowiały z koronawirusa.
Puby, bary i restauracje w Irlandii zostały zamknięte w Wigilię Bożego Narodzenia. Wówczas wprowadzony został w kraju lockdown. Dopiero na początku czerwca punkty gastronomiczne mogły wznowić działalność, ale obsługując klientów tylko na zewnątrz. Od dziś restauracje będą mogły przyjmować gości wewnątrz. Klienci, zgodnie z rządowymi wytycznymi, będą musieli pokazać wprowadzony przez Unię Europejską certyfikat covidowy jako dowód, że są w pełni zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub niedawno wyleczyli się z wirusa. Ale w przypadku osób, które go nie mają, a są w pełni zaszczepione, akceptowane będą inne dowody, takie jak wydawana przez publiczną służbę zdrowia karta szczepień. Wymagany będzie również dowód tożsamości ze zdjęciem. Klienci będą musieli także podawać dane do śledzenia kontaktów. W lokalach będzie obowiązywał limit 6 osób dorosłych przy jednym stole. Nie będzie obsługi przy barze. Klienci będą mogli zdjąć maseczki dopiero po zajęciu miejsca. Wewnątrz lokali będą mogły przebywać dzieci, mimo że w Irlandii nie są one jeszcze szczepione. Wszystkie lokale muszą być zamykane do godziny 23:30. W związku z tym, że wytyczne zostały opublikowane dopiero w piątek, część pubów nie wznowi jeszcze dzisiaj działalności. Stany Zjednoczone zapowiedziały, że będą kontynuować naloty w Afganistanie, jeżeli talibowie dalej będą atakować. Rozejm w Afganistanie został podpisany w lutym zeszłego roku, jednak talibowie dalej prowadzą ofensywę. Sytuacja zaczęła się stopniowo pogarszać z końcem kwietnia. Wtedy siły NATO i USA rozpoczęły wycofywanie armii. Dla talibów był to pretekst do wzmożonej ekspansji. Przez 3 miesiące zajęli oni już sporą część obszarów wiejskich. Przez dłuższy czas wojsko afgańskie nie stawiało dużego oporu, jednak w obliczu tej sytuacji Amerykanie odpowiedzieli talibom. Stany Zjednoczone nasiliły naloty wspierające siły afgańskie w ciągu ostatnich kilku dni i jesteśmy gotowi kontynuować ten zwiększony poziom wsparcia w nadchodzących tygodniach, jeśli talibowie będą kontynuować ataki. Nadal zapewniamy utrzymanie kontraktów i wsparcie logistyczne tutaj w Kabulu w celu utrzymania zdolności obronnych Afganistanu, w tym ich zdolności lotniczych. Ofensywa ze strony talibów przemawia za tym, że chcą oni zaatakować Kabul, stolicę Afganistanu, i tym samym przejąć władzę, jak w latach 90. Jednak jak zapowiedział generał McKenzie, da się tego uniknąć. Dlatego siły amerykańskie będą wspierać afgańskie wojsko. Talibowie to ekstremistyczna organizacja islamistyczna, odpowiedzialna m.in. za atak na World Trade Center w 2001 roku. Włochy zwróciły się do sąsiednich krajów europejskich o pomoc w walce z pożarami, które niszczą część Sardynii. Włoski minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio oświadczył na Facebooku, że służby ochrony ludności poprosiły inne kraje europejskie o dostarczenie samolotów do walki z ogniem. Dwie takie maszyny już opuściły Francję. Do zostawienia swojego dobytku zostało zmuszonych blisko 1500 mieszkańców, w tym turyści. Płomienie pojawiły się w sobotę w okolicach miejscowości Montiferru, a następnie ogarnęły tereny na długości 50 km. Ogień nie został jeszcze ugaszony. Walczy z nim 7,5 tysiąca strażaków, ochotników i policjantów. W akcji uczestniczy kilkanaście samolotów. Władze regionu Sardynia zamierzają wystąpić do rządu o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej i zaznaczają, że nie jest jeszcze możliwe oszacowanie strat. A kolejne wiadomości przekażemy Państwu po modlitwie Anioł Pański. Zapraszam serdecznie, do zobaczenia.